chaos. Jak widzicie, porządki na garażu. W piątek odbieram Raptora. Zrobiłem miejsce, żeby zmieściły się dwa kłady. Nie mogę się doczekać po prostu już tego momentu, jak pojedziemy, odbierzemy. Najbardziej to nie mogę się doczekać tego, jak wsiądę na niego i poupalam trochę. No, ponad miesiąc już go nie mam. No jak widzicie, garaż już posprzątany, czeka po prostu na naszego, mojego Raptora po słapie MT-07 z nowym licznikiem. Po prostu, no, nie mogę się doczekać. Kupiłem świece dzisiaj na Allegro, 6 świec dymnych do zdjęć. Jak w piątek pojedziemy, to nagram coś po prostu z tymi świecami. No, nie mogę się doczekać, no po prostu jestem przeszczęśliwy, że po prostu tu już jest koniec. O pieniądzach wcale nawet nie mówię, bo to koszt jest no, niesamowity po prostu. Bardzo dużo i o tym to nie, no nie wyciągajcie ode mnie ile co kosztowało, bo po prostu o tym nie mówię, to jest jakiś kosmos. Zrobienie swapa to jest po prostu, to są kosmiczne pieniądze. Co tam jeszcze jest do zrobienia? Teraz tak, dzisiaj jest odebrane, Kamil odebrał dzisiaj ramę od piaskowania, jutro daje do malowania, także w piątek zanim my przyjedziemy to już będzie składany. Licznik dzisiaj ma do niego dojechać. Od MT-07. Mam nadzieję, że będzie działał. Co tam jeszcze? Tarcza hamulcowa tylna jest do wymiany. Jest do wymiany jeszcze drążki przód, bo są krzywe. Pamiętacie tego rowa, co zaliczyłem? No to tam się wszystko na tym rowie pokrzywiło. Nawet rama się skrzywiła. O niedużo, ale zawsze coś tam było, no było skrzywione. No co, no w piątek jedziemy o 8, na 13 będziemy na miejscu. Z busa oczywiście live wam porobimy. Będziemy się na zmianę, będziemy się zmieniać w tym busie, bo jadę z Oskarem. No co, jazda próbna będzie, nagrywki będą na MT-07. Wczoraj wam filmik puściłem, jak Kamil próbował, jak jeździł. No po prostu mega, mega sprawa. Już mówię, no nie mogę się doczekać. Sam oglądam ATV Swap Garage, to co oni tam wyprawiają na tych kładach. Oczywiście nie wiem, czy to samo mi będzie tam wychodziło na nim nauka, a po prostu od nowa jest na tym Raptorze. No 75 koni, a było 48, no to jest znaczna różnica. Też inaczej będzie ta moc przekazywana, na pewno nie wiem, chyba biegi będą dłuższe. Kiedy ta... Wiadomo, Raptor od dołu był bardzo mocny, tutaj nie wiem, może trochę będzie słabszy od dołu, trzeba będzie to wszystko wyczuć. No, także garaż pusty, ale lada moment się zapełni i będzie mega, po prostu będzie mega. No, nie mogę się doczekać, po prostu nie mogę. Zresztą sami tak też mieliście, że czy mieliście tam w remoncie sprzęt, czy nie wiem, czy kupowaliście, no i też ten czas mijał no, bardzo powoli. Ja już ponad miesiąc nie mam kłada, drugiego był wybuch silnika, siódmego zawieźliśmy, a dzisiaj mamy który? No, 13. No, to mamy ponad miesiąc. Ponad miesiąc. Nie chciałbym, żeby to przerodziło się w 2 miesiące. Pierwsze jazdy, no to wiadomo, no to w piątek pojeżdżę. Później chcę w sobotę pojeździć z Tomkiem i z Oskarem. Po mieście pojeździmy. I zamówiłem już godziębę na niedzielę, także no i mała niespodzianka, jeszcze na godziębę wleci Filip ze swoim sprzętem. Niektórzy znają ten sprzęt, to będzie taki po prostu własnej roboty Maverick i będziemy upalać na godziębie. No tak, a w następnym tygodniu jak będzie, nie będzie tak ziemia zamarznięta, no to chcemy jechać albo na Biały Bór, albo na Ołzdowo, no zobaczymy. Zobaczymy jaka będzie pogoda, ale w każdym bądź razie sobota to lecimy we trzech na miasto. W ogóle jeszcze żwirownie zaliczymy, no po prostu będziemy taki trip zrobimy w różne miejsca. No to co, no to czekajcie, trzymajcie kciuki, żebym odebrał w ten piątek, żeby nic nam już po drodze nie wyszło. Co jeszcze? No, żeby się nie psuł, mam nadzieję, no właśnie po to swapa robię, żeby ten silnik był długodystansowy, nie, że tam kosztowny i co chwilę tam wymiany oleju, wymiany tłoków i jakieś tam różne bajery. No po prostu, no pecha miałem, ale w sumie dobrze wyszło. Raptor wzrósł na cenie, na wartości, czyli jest dobrze. No dobra, no to co, no zapełniamy garaż w piątek,
Do piątku. W piątku się widzimy. Nara. No i słuchajcie, jeszcze udało mi się posprzątać trochę narzędzia. Zobaczcie, o ile się miejsca jeszcze zrobiło. No, może nie do końca są posprzątane, ale poukładane, ale no po prostu już jest wszystko na swoim miejscu. Kable pozwijane. Opony szosowe czekają na Raptora też. Przetestujemy, jak będę miał teraz te drążki proste i to wszystko, to może będzie prosto jechał mi na tych kołach, zobaczymy. Bo na tych kołach miałem taki efekt, że jak przód wjechał w jakąś studzienkę, czy jakąś dziurę na asfalcie, to zaraz mnie tam rzucało pół metra, o metr, a na asfalcie to jest niebezpieczne, a zwłaszcza na mokrym czy coś, o... ale spoko, oczywiście. Umyjemy też te koła. No... A w oczekiwaniu na ten piątek na odbiór, to będę, żebym się nie nudził, to po prostu Tomkowi umyję kłada, umyję betę i umyję chustkę Kubie. Tak mi dzień minie jutro, czwartek, bo dzisiaj jest środa, jutro czwartek. I żeby mi się nie nudziło, no jeszcze dwie noce wystarczy, żeby przespać. See you.